Dzień dobry, to znowu ja. Tydzień przerwy, bo nie chcę nagrywać o byle czym. W tym tygodniu rozmawiałem z kolegą z firmy, w której pracuję, wiadomo, że na autobusach. I przypadkowo wygadałem się o tym, że mam spółkę z o.o., jestem prezesem zarządu i tak dalej, i tak dalej. Nieważne, ale on mi powiedział o tym, że 17 lat miał firmę i nie słyszał o tym, że da się wypłacać pieniądze ze spółki nie płacąc CIT-u. Nie powiedziałem mu tego, ale byłem w totalnym szoku, że tyle lat prowadził firmę i nie doszedł do takiego rozwoju, że nie rozwinął do niczego powyżej działalność gospodarcza. Okej, może nie chciał nic więcej, ale nawet nie wiedział o tym, że można. No jestem w szoku, że nie chcemy się rozwijać i nadal żyjemy w takich przekonaniach, że spółki są złe i tak dalej. No są te różne dziwne powiedzenia. Nie pamiętam ich, bo aż mi się nie chce pamiętać. Bez sensu. Starajmy się rozwijać, poznawać mądrzejszych od siebie. Słuchać, w jaki sposób oni mówią, jak rozwiązują pewne problemy, wyzwania, które mają. Ponieważ może się to nam przydać w przyszłości. Tak jak ja, przebywam wśród naprawdę przedsiębiorców od więcej jak 3 lat. Znaczy staram się jak najwięcej. I słucham, jeszcze raz słucham oraz pytam. Jak najwięcej, aby w momencie, gdy zacznę działać ze swoją firmą, wykorzystać to. Ale nadal się rozwijam w momencie, gdy ruszam z tą firmą. Wykorzystując już tą wiedzę, którą zdobyłem. Testując w praktyce, jak to zadziała u mnie. Jeśli nie działa, to pytam dalej. No. I to jest to właśnie. Zirytowałem się właśnie tym, że nie staramy się zdobywać wiedzy, mimo tego, że jest już teraz powszechna. Staraj się rozwijać. I ja ci staram się w tym pomagać, układając też tą wiedzę, co mam. I do zobaczenia. Subskrybuj, lajkuj, udostępniaj, jeśli się podobało. Jeśli nie, to nie rób tego. Do zobaczenia. Trzymaj się. Obywatel kompaktowy.